Siemaneczko, widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W czwartym odcinku z Minecrafta jesteśmy w domku, ponieważ dużo się na pewno zmieniło. W domku nic nie robiłem od ostatniego odcinka. Poza tym, że już tutaj magazynu nie ma. Dobra, piglina się pozbyłem, o, i poza tym, że nam wszystko zarosło już. Piesek dalej siedzi. I zacznijmy od pierwszej zmiany. Takiego kwaczka tu dodałem. I tu już chyba widzicie. Zrobiliśmy już magazyn. Tu nie patrzcie, zaczniemy od magazynu. Magazyn jest dość spory. Starczy nam na długo, bo na razie tak naprawdę tutaj i tutaj mam coś umieszczone w skrzynkach. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem sekcji plus boki są wolne. Taki tutaj styl jest ogarnięty, wyglądowy. Mi się podoba. Tak wygląda tutaj. Z drugiej strony jest lustrzane odbicie. Ładnie według mnie to wygląda. I może tak zostać tutaj, co dałem, żeby trochę jaśniej tu było. I trochę zielonego, żeby tutaj dać więcej. Skrzynki są na razie średnio poukładane, ale ułożymy to w przyszłości. Bo na razie jeszcze budujemy bazę główną. Wychodzimy. I tu jest przygotowywany projekt halloweenowy. Tu będzie taka jakby farma dni. Tam jakaś ala labirynt, takie różne rzeczy. Tutaj pododawałem krzaczki, bo tak pusto było. Tak oświetlam. Tutaj taka trawa zostawiłem, żeby trochę było drzewka na tym. Tutaj jest przepalarnia, taka jakby w tył takiej kuźni starej chcę to zrobić. We tu otwarte taki dafek. Z tyłu zabudowany piec automatyczny. Dalej, tutaj jest zakryty dach magazynu. Na razie w taki sposób w przyszłości zrobimy takie coś tutaj. O, dam wam kursor. I mniej więcej coś takiego w dircie będzie tu jeszcze zasypane. Tutaj dach wystaje, nie mam dirta. Tutaj pomysł jest na tamę odtąd do tamtąd, taką tamę małą tutaj zrobić i przy okazji wtedy to będzie taki tutaj wejście i podziemny korytarz tam. Tutaj też o jakoś tak sobie wygładzimy tutaj, tak po ostry, tak odtąd dotąd i takie wklęsłe, żeby było. Że leciutko w tamtą stronę idzie i tam nagle bardziej skręca. Taki jest plan. Dobra, jesteśmy tutaj. Stosób. Tutaj jakiś projekcik z okazji 100 subskrypcji postawię. Ale do tego jeszcze już wam mówię, ile nam brakuje. Brakuje nam jednej subskrypcji, więc pewnie po tym filmie to się uda i na następny film będę musiał już przygotować ten projekt przed przepalarnią. Wstępny pomysł to jest wypisanie waszych ników z YouTube'a. To może być ciekawe, ale nie wiem, czy YouTube mi wasze wszystkie niki pokaże. Czy nie okaże się, że wszystkich nie będę mógł wypisać? I po prostu postawię 100 jakichś przedmiotów tam upamiętniając na przykład 100 bloków żelaza albo 100 bloków nie wiem, diamenty pójdę kopać, 100 bloków diamentów, 100 bloków złota, zobaczymy. I tylko te, które mi YouTube pokaże nikowo, podpiszemy i osoby z komentarzy wypiszemy spod tego i spod wszystkich filmów z Minecrafta. Wszystkich czterech wypisamy. Więc dla was widzowie informacja, wpisać niki
na 100 osób zostaną wypisane na tabliczce. Tutaj takie rondko wokół tego placyku, bo uznam, że nie będę skopywał, tylko zrobię coś takiego. Tutaj w lasku takie ognisko zrobiłem, ale... Statystyki mogę wam jeszcze pokazać. Tabliczka oczywiście, ten to już widzieliście. Domek lekko poprawiłem, takie fikuśne pododawałem, trochę lepiej to wygląda. Jak dach nie jest taki ścięty, tylko na przykład tu ma to w miniecenie, tu ma to takie jaśniejsze i tu ma takie fikuśne wystawienie. I baza na ten moment wygląda tak. Tutaj trochę pustynię zamknąłem, tutaj jest tymczasowa farma dyni, bo potrzebuję dużo dyni. To w międzyczasie jak coś robię, to mi rośnie 16 dyni. I tutaj jest taka fajna skarpa. W nocy trochę lepiej to wygląda, ale pokażę wam to jeszcze w dzień. Jeszcze pomysł mam, żeby... O. O, taką lampkę jeszcze sobie zostawić, trochę lepiej to będzie wyglądać. To łóżko chyba na takie fary, jak te dywany zmienię. No, tak to wygląda porankiem. Pomysł na Halloween jest taki, że tutaj postawimy takie... Ja pierdzielę, jak się zastraszyłem. Takie drzewo suche, gdzie nigdzie podajemy liście. I może taką straszną twarz tutaj wytniemy w nim. I dookoła farma dyni. Pierdzielaj. Miecz farpem czwórką fajnie idzie w nim. A propos, ja tak tu buduję. I tak teraz do mnie doszło, że trzeba nagrać odcinek z przechodzenia gry. Chciałbym przypomnieć wam, widzowie, że to już jest czwarty odcinek. Ja mam już tutaj 113 dzień, a ja jeszcze smoka nie zabiłem. Z czego prawie każdy dzień był przegrany tu. Statystyki. Czas gry. Półtorej dnia. I było 2 godziny gram. Dzisiaj. Dystans przebyty 81 km. Przebyty lecąc, to że skakałem chyba. Wspinając się. Ale na wyższe klocki, dobra. Przedmioty. Wydobyte. Najwięcej wydobyłem gipsa. Zepsute 4 razy, no wytle to się zepsuło 3 razy. Zbrojka mi trochę popadała. Wytworzone najwięcej świerkowe deski. Użyć najwięcej mam łopaty i dirta. Podniesionego najwięcej jest dirta. Upuszczonego najwięcej jest dirta. Czyli ziemi tutaj było dużo. Bo tu wszystko trzeba było wykopać, trochę naskopać, a potem to na nowo zasypać, żeby pozbyć się wody. Więc roboty trochę w tym było. Ale mamy. Pewnie następny odcinek będzie trochę znów późno, dlatego trzeba będzie jakąś luźną serię dorzucić.
żeby było coś na kanale cały czas. Nie wiem, może streamka zbudowania od razu puścimy. Nie wiem, no coś muszę wpaść. A, no i oczywiście tutaj są tak poukrywane sprzytnie craftingi. Dobra, to jest na tyle z tego, co postawiłem. Przedstawiłem wam pomysł. To co, nie będę robił odcinka typowo budowania. Zrobię z tego streama. Ta ścieżka mi się bardzo podoba. Tylko trochę do budowania będę musiał nazbierać przedmiotów, bo mi się nawet już kamień skończył. Więc trochę to potrwa do następnego budowania, bo 5 stoków kamienia trzeba zebrać, bo kamień to jednak podstawa trochę. Do kuźni, do tego 100 słup. A i piszcie w komentarzach, co mogę postawić na to 100 słup. Roślinek może nie. Wie, jeżeli chcecie coś innego oprócz bloków. Oprócz takich lepszych bloków. Oprócz bloków. Nie no, może nie wylazłem złota pewnie. Nie wiem, będę musiał nakopać. Albo kwarc, albo to. Zobaczymy jeszcze. Także dziękuję wam za oglądanie. Do następnego, no i cześć!